Identyfikator podmiotu SCP-993. Klasa podmiotu bezpieczna. Specjalne czynności przechowawcze. Wszelkie transmisje SCP-993 muszą zostać przechwycone, jak opisano w protokole Upsilon-Beta-3, oraz zablokowane przed wglądem publicznym. Przechwycone transmisje należy nagrać i zachować w celu przyszłych obserwacji. Testerzy używani do oglądania SCP-993 muszą być w wieku poniżej lat 10, a po opisaniu przez nich danego odcinka należy aplikować im preparaty amnezyjne klasy A. Oglądanie SCP-993 musi zostać zatwierdzone przez 3 pracowników z upoważnieniem poziomu 4. Opis. SCP-993 to telewizyjna audycja dla dzieci zatytułowana Clown Bobble. Po raz pierwszy została wyemitowana dnia 1993. Przypomina kreskówkę stworzoną w celach edukacyjnych, której najczęstszą, w większości epizodów, fabułą jest nauka nowych umiejętności lub sposobów spędzania wolnego czasu przez klauna Bobla. Program najprawdopodobniej nie posiada innej obsady, a umiejscowienie akcji często się zmienia między odcinkami. Anomalne właściwości SCP-993 stają się jasne, kiedy audycja zostaje obejrzana. Każdy oglądający, mający 10 lub więcej lat, natychmiast po rozpoczęciu się programu utraci przytomność i pozostanie w tym stanie aż do zakończenia audycji. Osoby takie stwierdzają, iż odczuły uderzenie bólu głowy na chwilę przed utratą przytomności. Dzieci poniżej lat 10, które oglądają SCP-993, później stwierdzają, że program uczy i zachwala aktywności, takie jak kanibalizm, zabijanie, torturowanie czy... Aktywności te prawdopodobnie zostają zakorzenione w umyśle testera. Powtarzalne wystawianie takiego widza na oddziaływanie SCP-993 może wywołać u niego permanentne oznaki psychotyczne i schizofreniczne. Odcinki SCP-993 są regularnie transmitowane przez obecnie nieznane źródło. Lecz od dnia 2000 roku wszystkie transmisje zostały pomyślnie przechwycone przy użyciu protokołu Upsilon Beta 3, a następnie zablokowane przed wglądem publicznym. Log odcinków. Tytuł odcinka. Kuchenna niespodzianka Bobla. Fabuła. Akcja odcinka przebiega w stereotypowym, niewielkim amerykańskim mieście. Fabuła przedstawia porwanie jednego z mieszkańców miasta przez klauna Bobla, a następnie zabranie go do domu głównego bohatera. Na miejscu, klaun Bobble przekazuje widzowi informacje na temat tego, jak przygotować ludzkie mięso do konsumpcji, a następnie skuruje, patroszy i gotuje porwanego. Bobble w wielkim mieście. Akcja odcinka przebiega w dużym, amerykańskim mieście, prawdopodobnie w Nowym Jorku. Klaun Bobble instruuje widza na temat wywoływania pożarów bez ujawniania się, wykorzystując środki takie jak spirale na komary. Pod koniec odcinka Clown Bobble podpala duży budynek, a następnie odchodzi. Obraz przedstawia płonący budynek jeszcze przez 3 minuty, aż epizod dobiega końca. Podczas trwania tej sceny cały czas słychać krzyki. Podstępna sobota Bobla. Miejsce akcji tego epizodu to najprawdopodobniej Londyn, gdyż widać Elizabeth Tower wraz z Big Benem. Fabuła przedstawia, jak Clown Bobble po cichu śledzi pewną kobietę przez większość epizodu. Po przybyciu kobiety do domu, klaun Bobble atakuje ją i zabija przy użyciu dużego noża rzeźnickiego. Na koniec odcinka klaun Bobble przedstawia techniki pozostawania niewidocznym w tłumie. Bobble poznaje prawdę. Akcja epizodu ma miejsce w obozie jenieckim. Klaun Bobble torturuje pojmanego żołnierza, ciągle zadając mu absurdalne pytania. Żołnierz w końcu umiera z powodu ran. Klaun Bobble zwraca się wtedy do widza i opisuje, jak można zadawać nieśmiercionośne, acz bolesne rany. Bobble cię nienawidzi. Akcja odcinka ma miejsce w pustym pokoju. Klaun Bobble siedzi na krześle, wpatrując się w widza gniewnym spojrzeniem przez całe 30 minut trwania epizodu.
Miejscem akcji tego epizodu jest prawdopodobnie archiwum wideo ośrodka, gdzie przechowywane są nagrania SCP-993. Podirytowany klaun Bobble opisuje metody uszkadzania przechowalni kilku z obiektów SCP. Po tym Bobble przedstawia techniki zabijania naukowców zaangażowanych w zabezpieczanie obiektu, wskazując na posiadanie szczegółowej wiedzy na temat ich planów dnia i nawyków. Warte odnotowania jest to, iż w połowie trwania odcinka za Bobblem przechodzi animowana wersja doktor... Zegar naścienny wskazuje czas... Doktor... Potwierdza, że o tej porze przechodził z archiwum SCP-993.